Po roku eksploatacji i przejechaniu niecałych 7000 km na bagnecie stan oleju był na minimum. Mimo takiego ubytku nie było robionych dolewek świeżego oleju. W oleju wyczuwalny jest dosyć intensywny zapach benzyny. Jeśli chodzi o Fiata, chcę się dowiedzieć, jak tak duże spalanie oleju wpływa na jego degradację i czy zapach benzyny może mieć wpływ na jego właściwości smarne. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Pierwsza sprawa, w karcie jest błąd w odniesieniu do lepkości w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Fiat Bravo 2, rok produkcji 2011, silnik 1.4 benzyna, 90 koni mechanicznych, przebieg 134 089 km. Wyróżnikiem tego odcinka będzie sprawdzenie właściwości oleju z samochodu, który cechuje się tym, że spala olej w trakcie eksploatacji. Właściciel opisuje to w ten sposób. Na forach internetowych poświęconych silnikom Fiata spalanie oleju przez te jednostki w takich ilościach jak u mnie jest dobrze znane. Inicjatorem tego eksperymentu jest Jarosław. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do laboratorium R2D trafiła taka oto przesyłka. W środku znajdują się próbki z dwóch samochodów. Dzisiaj podejmujemy jeden, w kolejnym odcinku drugi. Pierwsza próbka to olej nowy, kilka informacji na pojemniku, reszta w szczegółach za chwilę. Druga próbka to olej przepracowany po przebiegu 6900 km. Do samochodu zalany został olej Castrol Magnatec w klasie lepkościowej 5W40. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 6900 km, 95% eksploatacji to miasto, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 12 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Jarek napisał tak. Do dyspozycji mam próbkę oleju Castrol Magnatec z Fiata Bravo 2, z tym, że po wskazanym przebiegu silnik z Fiata przepalił cały olej, także bagnet był praktycznie suchy. Fiatem jeździ tylko moja żona, jest to wersja 90-konna, czyli ta bez turbo. Wykonuje trasy praktycznie tylko po mieście, w okolicy 10 km dziennie, 5 km w jedną stronę rano i 5 km po południu do domu. Raz na 3 miesiące bywają również trasy po 140 km i 70 km w jedną stronę. Po roku eksploatacji i przejechaniu niecałych 7000 km na bagnecie stan oleju był na minimum. Mimo takiego ubytku nie było robionych dolewek świeżego oleju. W oleju wyczuwalny jest dosyć intensywny zapach benzyny. Do tej pory nie było również robionych żadnych płukanek silnika. Jeśli chodzi o Fiata, chcę się dowiedzieć, jak tak duże spalanie oleju wpływa na jego degradację i czy zapach benzyny może mieć wpływ na jego właściwości smarne. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 79,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 178. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Pierwsza sprawa, w karcie jest błąd w odniesieniu do lepkości w temperaturze 40 stopni Celsjusza. To najprawdopodobniej ewidentny błąd w druku. Prawidłowo powinna być wartość około 77 mm2 przez sekundę. To wynika z przeliczenia uwzględniając zadeklarowaną lepkość w 100 stopniach oraz wskaźnik lepkości. Wracając do porównania, obserwujemy zgodność na przeciętnym poziomie. Różnice są na poziomie 4-5%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 69,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175, czyli obserwujemy zmiany rzędu 12-13%, stan ostrzegawczy. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plama dość ciemna, tutaj nota byłaby dość niska. Ciemniejsze obrzeża strefy dyfuzyjnej mogą świadczyć o utlenianiu oleju i rozcieńczeniu paliwem. Druga plama, do podkreślenia nieregularne, poszarpane krawędzie mogą sugerować zanieczyszczenia lub efekt degradacji dodatku w wyniku częstego niedogrzewania oleju w miejskich warunkach. Ogólnie ocena w teście bibułowym niska. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Co warto podkreślić? Sporo zanieczyszczeń, bardzo wysoki stopień nitrooksydacji oraz sulfonowania, oksydacja oraz degradacja dodatków również dość wysokie poziomy. Ogólnie degradacja oleju oceniana przez widmo w podczerwieni na dość znacznym poziomie. Podsumowując, jakość końcowa mierzona zbiorczym syntetycznym miernikiem wynosi 72%, co może sugerować, że wymiana oleju została przeprowadzona zbyt późno. W tego typu silniku przy takiej eksploatacji oraz takim oleju warto rozważyć wymianę oleju co 5000 km. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!